bardzo mi miło. Mamy nowe ustawienie w firmie rodziny FNF. Pan Rafał, prezes, pani Ewelina, tata, córka, pokolenie założycielskie, pokolenie nowe przejmujące. Brakuje jeszcze brata, ale może dojdzie. Może dojdzie, gdzieś krąży po targach. Gdzieś krąży, bardzo mi miło. Słuchajcie, ja bym się chciała dowiedzieć, bo to jest firma nasza, lokalna, Bawianice, Łódź, prawda, jeden organizm. Jak powstała? Skąd był pomysł na coś takiego? Brakuje tutaj niestety ojca, który już odszedł od nas, ale to wspólnie z ojcem w 92 roku zakładaliśmy firmę produkcyjną, a powstała ta firma na bazie doświadczeń ojca, który całe życie serwisował urządzenia elektroniczne. Zmiany rynkowe w latach 90. spowodowały, że musiał zmienić profil firmy, dostosować się do rynku, bo ten serwis zaczął upadać. Urządzenia elektroniczne, RTV generalnie, zaczęły być coraz bardziej niezawodne i serwisowanie ich było już nieopłacalne. Straciło sens. Tak. Ja byłem świeżo upieczonym studentem, miałem swój pomysł na życie, ale mówię, spróbuję z ojcem, tak na chwilę. Nie wiązałem z tym dalszej nadziei. Tak na chwilę i został pan 30 parę lat. 31. 31. Tak, bo w tym roku obchodziliśmy 31-lecie działalności firmy. Od kilku lat właśnie jest w firmie córka i od 4 lat zajmuję się tutaj zarządzaniem, marketingiem internetowym w firmie. Zarządzam dzisiaj agencjami. Syna, którego niestety nie ma, też jest w firmie, nawet dłużej niż Ewelina. Ogarnia tutaj część produkcyjną i magazynową. Czyli podzieliliście się obowiązkami równo. Tak. Ewelina, a jak ty się czujesz z tym jednak takim trochę ciężarem? Dziadek, tata i teraz ty. Atmosfera w firmie jest fantastyczna. Firma to ludzie, a mamy naprawdę świetny, zgrany zespół i takiego szefa jak tata to nie miałam w żadnej firmie. Czyli na razie nie zmieniasz? Na razie nie. Nie, jest umocowana w KRS-ie, także łatwo. Rozumiem, nie, to już z tego nie wyjdziesz. Tam już są wnuki w kolejce, także... A, wnuki, tak. Czyli faktycznie są... Ja uwielbiam filmy tradycyjne, wielopokoleniowe, bo jednak jest gdzieś to przekazanie i jest ciągłość myśli. Nawet jeżeli wprowadza się innowacje, to jednak odnosimy się do czegoś, co było fundamentem i staramy się tego trzymać. Tak, no tutaj myślę, że zasady etyczne wprowadzane przez poprzednie pokolenia, one funkcjonują gdzieś wewnątrz każdego człowieka i tutaj na pewno po prostu zarządzanie firmy odbywa się poprzez również sferę emocjonalną po prostu. I ten czynnik widać właśnie gdzieś dalej, tak? Tak jak tutaj Ewelina powiedziała, że stanowimy po prostu naprawdę fajny zespół i my uzupełniamy się tą energią po prostu, tak? Ludzie chętnie po prostu w firmie pracują, oddają swoje, to co najlepsze, tak? Swoje najlepsze lata, swoje siły, ale dzięki temu po prostu ta firma idzie do przodu, bo tak jak Ewelina powiedziała, firma to ludzie, tak? Siły produkcyjne po prostu tak służą tylko temu, żeby poprawić jakość i komfort pracy, natomiast o wszystkim stanowią po prostu ludzie. Tym bardziej, że jesteśmy firmą innowacyjną, maszyny, urządzenia są tylko wspomożeniem tego, co wnoszą ludzie. Co wnoszą ludzie, tak? Konstruktorzy, programiści, informatycy, po prostu tak. To dzisiaj największa siła i wartość firmy i największa jej wartość po prostu. I stąd wynika moje drugie pytanie. Skoro wchodzimy w innowacje, to jak FNF odnajduje się na tym rynku? Bo on jest jednak prężny, tak jak powiedziałeś, innowacyjny, on się ciągle zmienia, ciągle wchodzi coś nowego. Jak robicie, że nadążacie? Tak naprawdę odpowiadamy na zapotrzebowanie rynku. Mamy wspaniały zespół, który bada, sam podpowiada nam, co można byłoby jeszcze stworzyć i później też przychodzi do działu konstrukcyjnego. Nie jesteśmy na tyle dużą firmą po prostu, żebyśmy kreowali rynek. Bardziej odpowiadamy na zapotrzebowanie rynku. I nie są to produkty, które są kopią innych produktów, natomiast pomysły czerpiemy z rynku, bo niejednokrotnie się przekonaliśmy i to już dzisiaj wiem na pewno, że nie chcę być pierwszy na rynku po prostu. Okay. To jest, tak jak mówimy tutaj, tak może troszeczkę trywialnie, ale nie chcę tą maczetą po prostu przecierać szlaków, bo... No ale kopiować też nie chcę. To jest za drogie po prostu, tak? A tutaj, jeżeli mówimy o kopiowaniu, to mamy wielu naśladowców. Ale wy macie naśladowców, tak, to dobrze. Z jednej strony jest nam przykro po prostu, że powstają dość wierne kopie tego, co my gdzieś tam wymyślamy i z czym próbujemy się przebijać przez rynek, ale tak sobie dla własnego zdrowia psychicznego mówię, to już wolę być kopiowanym
niż kopiujący. Absolutnie, tak, z tym się zgodzę. Wiem, że zaraz przejdziemy do linii produktów Energy Fox 3. To jest wasz bestseller, tak? To jest nowinka, to jest coś, na czym dzisiaj się będziemy opierać. Zaraz posłucham już. Dobra, to ja bym bardzo chciała podziękować. Bardzo cenię firmy rodzinne, bardzo cenię firmy z regionu i jest mi bardzo miło. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do miłego. Do miłego. Tym razem Tobiasz, programista, architekt oprogramowania FNF i teraz będzie technicznie, technologicznie i bardzo mądrze mi o tym opowiesz. Prawda, Tobiasz? Mam nadzieję, poproszę, że mi się to uda. Dawaj. Dobra, to jest system do smart home. Powiedzmy, to jest taki prosty system do sterowania pojedynczymi modułami oraz do monitorowania sieci elektrycznej w naszym domu czy też biurze. Jest oparty o sieć Wi-Fi, natomiast jest tutaj dual stack. Możemy również sterować nim poprzez Bluetooth lub odczytywać jego parametry. Także zaczynając od początku, jest to monitor energii MEV3. Jest to dwukierunkowy monitor energii, idealny do instalacji fotowoltaicznych. Pozwala nam mierzyć nasze zużycie energii bieżące oraz zapisywać dane historyczne w chmurze, którą widzimy tutaj. Jest to nasz system telemetryczny. Przechodząc dalej, widzimy tutaj pojedynczy przekaźnik. Tutaj oczywiście mamy zastosowany chyba przekaźnik 16-amperowy, także możemy podłączyć jakieś urządzenia domowego użytku. Ja osobiście podłączam to pod ekspres do kawy na przykład. Okej, czyli rozumiem, że 6 rano, cyk, schodzi. Może 8, może bardziej 8 niż 6, ale tak. Kolejny jest, to również pojedynczy przekaźnik, ale dodatkowo wyposażony w monitorowanie parametrów sieci, także tutaj również on zapisuje dane w systemie telemetrycznym, więc możemy sobie sprawdzić na przykład, ile nas kosztuje zrobienie takiej pojedynczej kawy. Rozumiem. I również możemy sprawdzić, czy coś nam umyka, czy coś kosztuje zbyt dużo, bo skoro on monitoruje zużycie energii. Tak jest. Dodatkowo w systemie telemetrycznym możemy ustawić sobie progi zużycia energii lub też parametrów takich jak napięcie. I urządzenie nas znotyfikuje powiadomieniem push, jeśli takie progi zostaną przekroczone. Jest to na pewno potrzebne, jeśli mamy to zamontowane w jakimś krytycznym urządzeniu, gdzie zależy nam, żeby cały czas pracowało, jak na przykład lodówka. Jesteśmy na urlopie, wyłącza nam się zasilanie, więc system powiadomi nas, że przez ostatnią godzinę nie przyszły żadne dane z tego urządzenia. Rozumiem. Więc i już przez możemy chmurę jakoś, z Hawajów możemy sobie zareagować. Możemy zareagować. Ale to jest polska chmura. To jest polska chmura. W 100% to są nasze serwery, nasze rozwiązanie w 100% szyfrowane, także nawet my osobiście nie możemy tym posterować, rozumiem, czyli jakbyśmy bardzo chcieli. Dane klientów są absolutnie bezpieczne. W 100%. No tak, bo to bezpieczeństwo dzisiaj to jest jakby druga twarz tych wszystkich rozwiązań. Tak jest, tak jest. Już dziś dochodzi do sytuacji, w których mamy włamania poprzez urządzenia IoT do naszej sieci wewnętrznej. Tak. Także ważne jest, żeby jednak z drugiej strony mieć na uwadze to bezpieczeństwo. Poza tym urządzenia są certyfikowane, także zamontowanie ich w puszce gdzieś daje nam tą pewność i bezpieczeństwo, że nawet w przypadku, gdyby nie daj Boże się coś zadziało, to ubezpieczenie nam zadziała, bo są to urządzenia przetestowane. One są łatwe w montażu? Bardzo na łatwe. Na tej szynie? DIN to się nazywa? Tak, natomiast te moduły są dopuszkowe, więc one nie są montowane na szynie TH, natomiast monitor energii jest montowany na szynę TH. Dodatkowo w ofercie mamy jeszcze, on wkrótce wyjdzie, monitor jednofazowy. On jest trzyfazowy i też na szynę TH. Rozumiem, że to wszystko jest wymyślone, produkowane przez was u was tak, na waszej linii. W Pawienicy. Także tutaj wszystko robimy lokalnie. Od A do Z odpowiadacie? Od A do Z, od projektu, od pierwszej narysowanej kreseczki w Wiglu czy w innym programie do finalnego produktu. Wszystko robimy w Pawienicy. Jak odnosisz się do zielonej energii ogólnie? Jaki jest najważniejszy czynnik tej zielonej energii? Wierzysz w zieloną energię? Znaczy, mnie ona do końca nie przekonuje, natomiast na pewno znajdą się jej zwolennicy. Myślę, że dążenie do ograniczenia swojego zużycia energii, do zmniejszenia tego śladu węglowego ma znaczenie, natomiast musi być to robione globalnie. Jeśli my będziemy to robić lokalnie, tak jak Unia Europejska, a inne, powiedzmy, kraj, czy też kontynenty całe, po prostu pominą tą kwestię, to jest tak naprawdę zabawa. Pomija się z celem trochę. Tak, bez celu. Bez celu. Natomiast zielona energia na pewno pozwoliłaby nam troszeczkę lepiej oddychać, zwłaszcza w większych miastach. Absolutnie. Taki monitor trzyfazowy na pewno pozwoli nam dać taki ogólny pogląd na nasze zużycie i podjąć jakieś decyzje, czy ograniczyć, z jakich urządzeń ograniczyć, powiedzmy, używanie ich, żeby sobie tą energię delikatnie
obniżyć. I absolutnie jest to bardzo czytelne. Jak sprawdzałam Wasz film na temat aplikacji, na temat jak się ją obsługuje, to faktycznie dla takiego laika jak ja jest to po prostu step by step, tak, i to jest do zrobienia. Aplikacja stara się prowadzić użytkownika przysłowiowo za rączkę. Mhm. Natomiast też w ramach ciekawostki powiem, że nasza aplikacja przechodzi redesign, więc będzie jeszcze prostsza i jeszcze czytelniejsza. Także myślę, że będzie jeszcze lepiej. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Nauczyłam się wiele. Do miłego. Do następnego roku. Do następnego.